Centra dialogu mają bardzo długą tradycję. Jest to inicjatywa indywidualna, klubowa, bardzo publiczna, a więc taka, która powinna oddziaływać. Ja jestem politologiem. Mój płodozmian naukowy jest dość szeroki. Zajmowałem się zawsze systemami politycznymi. Ludzie, którzy reprezentując nas, winni działać w taki sposób, aby dostarczać nam komfortu. Komfortu z perspektywy także naszych wyborów. Z tym komfortem bywa bardzo różnie, ponieważ często się dzieje tak, że ludzie, których wybieramy, nie do końca potem okazują się być zgodnymi z naszymi wyobrażeniami o tym, w jaki sposób będą działać i w jaki sposób funkcjonują. Tą tendencją, która dzisiaj ewidentnie pojawia się i akceleratorem tej sytuacji jest właśnie pandemia koronawirusa. Wątpliwości są po to, żeby nabyć ostatecznie mądrość.